Teraz reakcja otrzymywania wodorotlenku miedzi 2. Do probówki w statywie wlewam roztwór siarczanu 6 miedzi 2 o pięknej niebieskiej barwie. Teraz dodam roztwór wodorotlenku sodu. Wymieszam zawartość, żeby można zaobserwować, że strącił się galaretowaty niebieski osad wodorotlenku miedzi 2. Jest to bardzo charakterystyczny osad, który będzie nam potrzebny w wielu doświadczeniach, nie tylko w chemii nieorganicznej, ale też w chemii organicznej. Ta reakcja to nie jest reakcja redox, jest to reakcja wymiany, inaczej reakcja strąceniowa, w wyniku której właśnie powstaje wodorotlenek miedzi 2. Należy zapisać równanie tej reakcji i uzupełnić współczynniki stychiometryczne.